Kanał Niebajki. Zaprasza do wysłuchania nowej serii bożonarodzeniowej. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Dziecię Jezus. Przeczuciami brzemienna cisza zaległa świat. Znękana od lat tysięcy, szukająca prawdy ludzkość, czuła jakoby, że niepojęte nastąpi zdarzenie. Że przyjdzie coś, co podważy świat w posadach. Szukający prawdy, oczekujący świat, przygniatała polityczna potęga Rzymian. Cicero pisze o dawnej jakiejś przepowiedni, że zjawi się król, któremu hołd będzie musiała złożyć ratunku wyglądająca ludzkość. Kto to może być i kiedy przyjdzie? Pyta pogański mówca. A gdy wypełniły się czasy, gdy łaknąca za zbawcą tęsknota ludzkości szturmowała do niebios w cichą grudniową noc w betlejemskiej stajence, od nikogo niepoznany, przez nikogo niewitany, narodził się Pan Jezus Chrystus. Każdy dzwon dziś głosi, Chrystus się narodził. Każde serce dziś bije, Chrystus się narodził. Każda dusza się modli, Chrystus się narodził. Stał się Synem Człowieczym, abyśmy mogli stać się synami Bożymi. Stał się bezsilnym, aby nas umocnić. Dał się zawiązać w pieluszki, aby nas z więzów grzechu rozwiązać. Stał się małym, by nas wielkimi uczynić. Stał się ubogim, by nas wzbogacić. Rodzi się płacząc, by nasze łzy osuszyć. Rodzi się na obczyźnie, aby nas zawieść do niebieskiej ojczyzny. Nie ma dlań miejsca w całej ojczyźnie, abyśmy mieli miejsce zapewnione w niebie.